seriozna dumka. Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, a mam nawet na to pewne dowody empiryczne, że Majdan był oczywiście niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu Ukraińców. Niektórzy mówią, że to jest taki początek ukonstytuowania się narodu ukraińskiego jako narodu politycznego, ale był też niezwykle ważny dla Polaków. Z różnych powodów. Jedna to była powód taki, że trochę nam to przypominało to, co się działo w Polsce w stanie wojennym za czasów Solidarności. Dla wielu młodych ludzi, młodych Polaków, dzieci tego pokolenia Solidarności, którzy trochę nam zazdrościli, nam starszym, że nie mieli takiego doświadczenia, nie miały te dzieci takiego doświadczenia, że właśnie jeździły te dzieci nasze na Ukrainę, zafascynowane tym, co się działo. Ja sam byłem teraz niedawno po raz pierwszy w Kijowie i to rzeczywiście jest bardzo poruszające. Tam te wszystkie sylwetki tych ludzi, którzy zostali pomordowani. Ukraińcy zaimponowali nas swoją dzielnością, teraz dzielnością, taką determinacją w obronie swojego kraju i też miłością do swojego kraju. I to jest do języka. A jeszcze jest jeden oczywiście element z polskiego punktu widzenia. Jak się jest w Kijowie, to nie jest się w obcym mieście w jakimś sensie. Ja nie mówię o Lwowie, ponieważ wiadomo, że to są związki historyczne, ale tak samo jest w Kijowie. No, język jest bliski, historia nas łączy i dzieli, ale nawet w takich sytuacjach, kiedy historia dzieli, tak? Inaczej oceniamy powiedzmy powstanie Chmielnickiego, to ten Chmielnicki nas jednocześnie łączy, bo i dla Ukraińców jest ważny i dla nas jest ważny. Jak mówię, możemy inaczej oceniać, dla Ukraińców może być to początek ich dążenia do budowania państwa narodowego. My trochę żałujemy, że się wtedy rozstaliśmy. Myślimy o tym, że być może to był początek upadku Rzeczpospolitej, mogliśmy ją ocalić w inny sposób, gdybyśmy znaleźli wtedy rodzaj kompromisu. To są wszystko niezwykle, myślę, ważne i łączące sprawy. Też inna jest jeszcze rzecz łącząca, jak rozmawialiśmy, mieli takie forum polsko-ukraińskie. Trochę mi przypominało też takie nasze nadzieje z lat 90. Że bardzo często ci nasi partnerzy, nasi rozmówcy z Ukrainy, ja miałem takie wrażenie, no dokonują jakiegoś wielkiego wysiłku Ukraińcy, żeby powiedzmy wyrwać się z tego, co jest jakąś inną cywilizacją. No nazwijmy ją w skrócie cywilizacją wschodu. Kiedyś to był raczej północ, bo wschód była car północy, pisał Mickiewicz. Ale taką cywilizacją, której no, nie szanuje się jednostki ludzkiej, wolności, no to wszystko. I to jest jakiś taki wysiłek po to, żeby się przyłączyć do tej innej cywilizacji, europejskiej na nowo, prawda, zachodniej. I to też jest nam bardzo bliskie, bo my pamiętamy ten wysiłek. My dzisiaj też trochę może bardziej realistycznie i krytycznie oceniamy, prawda, co znalazło wyraz w naszym kongresie, rzeczywistość tak zwanego Zachodu. Czasami wątpimy w jego jedność albo w jego istnienie. No i odkrywamy, w ten sposób odkrywamy pewną wspólną rzecz i ja myślę, że dla Europy dzisiejszej, której nie wiemy, co z nią będzie. Ja przed chwilą rozmawiałem z moimi tutaj kolegami brytyjskimi, z filozofem Rogerem Scrutonem, z panią baroness Cox, członkiem Izby Lordów i jeszcze też bardzo wybitną artystką Jessica Douglas Hume. Oni wszyscy byli za Brexitem, więc nie wiadomo jeszcze, co będzie z Europą, ale ona być może się przekształci, ale jedno jest pewne, że my tutaj w naszej części Europy moglibyśmy dla niej być bardzo ważni, moglibyśmy ją współkształtować, jeżeli będziemy razem, jeżeli znajdziemy porozumienie, a do tego trzeba zrozumienia wzajemnego. To znaczy zrozumienie znaczy też mówienie o sprawach, które nas dzielą,
Niech Ukraińcy opowiadają o swojej historii, my o swojej, gdzieś się spotkamy, o swojej kulturze, niech się młodzież spotyka. I myślę, że no nieprzypadkowo jest tak, że odżywa dzisiaj idea Międzymorza, czy jak się mówi ABC, że jest jakaś wspólnota krajów od Adriatyku, Morze Czarne po Bałtyk. I dla mnie to jest jakiś taki normalny proces w Europie, że właśnie tak kiedyś chcieliśmy uciec się spod władzy tego okrutnego systemu wschodu, który no tyle Ukraińców kosztował życie, też Chłodomor na przykład, prawda, i straszne ludobójstwo, który też powodował no, różne straszne rzeczy, które się między nami również działy. Potem jest ten zwrot ku zachodowi, gdzie jesteśmy pełni nadziei, odkrywamy potem zróżnicowanie również w Europie. I ta następna faza, taka normalna i prawdziwa faza też w budowaniu czy odbudowywaniu Europy, to jest odbudowywaniu właśnie naszego regionu. Nazwijmy go Międzymorzem, regionem ABC naszej wspólnoty kulturowej. Tak jak to, nie wiem, tę wspólnotę można zauważyć między krajami romańskimi na przykład, czy krajami germańskimi. O tym zresztą pisali nasi wielcy pisarze. I zbudujmy tę Europę na tych różnych filarach, także na tym naszym filarze wschodnim, filarze Międzymorza. Nie wiem, słowiańskim, ale z udziałem węgierskim i innych. I to byłoby wspaniale. Myślę, że to byłoby dla całej Europy czymś niezwykle pożytecznym. Nie zrobimy tego bez Ukrainy, dlatego potrzebujemy Ukrainy.